But he had a test to meet tonight to restore confidence of the country and of the base, and he failed to do that. I think there will be stories of a lot of concern about the performance tonight. That was painful. I love Joe Biden. I work for Joe Biden. He didn't do well at all. He did not do well at all. Pytanie o to, czy jesteśmy świadkami końca prezydentury Bidena, staje się coraz bardziej palące. W debacie pojawiają się argumenty, którym nie sposób jest już zaprzeczyć. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj ostatniej niezwykle głośnej debacie, która miała miejsce między dwoma kandydatami na stanowisko. Zobaczymy, jak Trump wykorzystał sytuację Bidena, zobaczymy, jak prezydent znowu nie radzi sobie ze schodami i zastanowimy się nad tym, czy to już koniec jego kariery. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Trumpa, 1, 2, 3 napisane, no to lecimy! Największym wyzwaniem dla prezydentury Bidena okazał się on sam. Jego wiek i kondycja fizyczna stały się przedmiotem publicznej debaty. Coraz częstsze gafy, przejęzyczenia i momenty dezorientacji podczas wystąpień publicznych wzbudzają poważne wątpliwości co do jego zdolności poznawczych i umiejętności sprawowania urzędu. To, co początkowo było traktowane z pobłażliwością, przerodziło się w systematyczny wzorzec zachowań budzących niepokój. Mimo oficjalnych zaprzeczeń Białego Domu, wielu obserwatorów sugeruje, że prezydent może cierpieć na schorzenia związane z wiekiem, takie jak demencja. Do tej pory temat był jednak skrupulatnie zamiatany pod dywan i odrzucany przez środowisko prezydenta. Dzisiaj jednak niezaprzeczalnym staje się fakt, że człowiek ten gaśnie. Wszystkie dotychczasowe domysły zostały potwierdzone podczas jednej debaty, która dla przedstawiciela demokratów może zakończyć się szybkim fiaskiem i gwałtownym ukończeniem sprawowania przez niego władzy. Jego słowa były niejasne, gubił się we własnych wypowiedziach i właśnie tym sam przekazał przewagę w ręce Trumpa. Office, and I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Niezaprzeczalnie smutno, ciężko się tego słucha. Można się śmiać z tego, co widzimy. W końcu jest to prezydent. Jak więc niepoważnie wygląda sytuacja, kiedy to nie jest on w stanie złożyć jednego składnego zdania. Jednak, no właśnie, jest prezydentem, przedstawicielem mocarstwa. Taki widok jest wręcz przerażający. A to zaledwie początek. Trudna sytuacja prezydenta jest niezaprzeczalna. Jednak tam, gdzie Biden zmaga się sam ze swoimi słabościami, a demokraci próbują jeszcze odratować się od nieuniknionej przepaści, ktoś skorzysta. Oczywiście będzie to opozycja, która nie musiała wykazywać się szczególnym zaangażowaniem, by stworzyć sobie skuteczną reklamę. Ich przeciwnicy zrobili to za nich, wystawiając Bidena na pożarcie rekinów. Z pewnością wiedzieli, jakie konsekwencje będzie miało dopuszczenie go do kolejnych wyborów. Jego stan zdrowia obserwowały miliony i niemal każdy zgadzał się z tym, że dzieje się coś niepokojącego. Jeżeli my jesteśmy w stanie dostrzec to przez ekrany naszych telewizorów, smartfonów i komputerów, to oni, naczelni świadkowie, tym bardziej musieli wiedzieć, co się dzieje. Sami tymi decyzjami postawili sobie nogę. Tym samym opozycja nie musiała się nawet starać, by Trump zyskał w oczach. Kiedy Biden leciał na dno, odwrotną tendencję zaliczał były prezydent. Teraz w zasadzie nie musiałby prowadzić nawet własnej kampanii. Ta tworzy się sama. No i w zasadzie tak też zrobił. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the, dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare, we finally find housing for black Americans, the impact of, on the choice. The idea that they're gonna, I've been proposing that everybody, they pay, the millionaires pay 1%. So no one after, I've not raised. Stawił wypowiedź swojego przeciwnika, nie trzeba było wycinać z kontekstu. Nie musiał odpowiadać nic od siebie. Wystarczyła budująca muzyka i własny slogan. Są to smutne widoki. Nie tylko jednak jego merytoryka pozostawia wiele do życzenia. O tym, że Joe Biden nie radzi sobie z podstawowymi czynnościami, mogliśmy usłyszeć już dawno temu. Internet od dłuższego czasu obiegają liczne żarty na temat jego kondycji i nieporadności. Stało się to istną wytwórnią memów i całkowicie nowym, przodującym trendem w mediach. A argumentów do dyskusji było niezliczenie wiele.
Jego mimika potrafi rozbawić. To właśnie jego kondycja fizyczna stała się głównym powodem tego zamętu. Szczególnie brak sprawności w nogach i liczne potknięcia udokumentowane na kamerach. Podczas debaty nie doszło do takiej konkretnej sytuacji, jednak jego rzekoma nieporadność i tak dała o sobie znak. President Trump walking off the stage. The first debate of the 2024 campaign and the earliest presidential debate ever now in the books and in front of the voters. Tonight, along with Aaron Burnett, the first word on what those voters might make of it from our political professionals, from our CNN flash poll and swing state focus group. We'll be talking to surrogates, including Vice President Harris, getting fact checks from our Daniel Dale and new reporting from inside both campaigns. With me here, CNN political commentator Scott Jensen. Ciężko jest potraktować poważnie prezydenta, który nie radzi sobie z opuszczeniem mównicy, czy też zejściem po kilku schodach. Z tego, co możemy zaobserwować, wygląda na to, że potrzebował w tym przypadku asekuracji. Jest to kolejny przykry i niepokojący widok, wskazujący na to, że jego lata dają się mu we znaki. Choć oczywiście najgorszym w tym wszystkim nie są jego strudzone walki z własnymi zdolnościami fizycznymi, ale przede wszystkim merytoryka. Churchill też chodził o lasce. Mały brak sprawności to nie koniec świata. Gorzej, gdy niefortunność dotyka także zdolności merytorycznych i powoduje niezgodności w przekazywanych informacjach. We significantly increased the number of asylum officers. Significantly, by the way, the Border Patrol endorsed my position. In addition to that, we found ourselves in a situation where when he was president, he was taking... Patrol graniczny osobiście zaprzeczył, jakoby popierano w tych kręgach prezydenta. Chociażby ze względu na to, że osobiście zezwolił na przechodzenie przez granicę obywateli Meksyku, mimo obecności muru. Internauci zaczęli jednak spekulować nad tym, czy próbował on w ogóle poradzić sobie z tym wyzwaniem samodzielnie. Niektórzy zaczęli zwracać uwagę na to, że jego często uciekający wzrok może wskazywać na czytanie z kartki. Jeżeli jest to prawdą, to na nieszczęście prezydenta to też okazało się być mało pomocne. Pojawiły się także spekulacje, że jego zespół mógł znaleźć inny sposób na przekazywanie politykowi tego, co ma mówić, na przykład z użyciem słuchawki. It's my responsibility. I was responsible for this because I offered her 10,000 soldiers or National Guard and she turned them down. And the mayor of, in writing by the way, the mayor in writing, turned it down. Trochę faktycznie wygląda to tak, jakby mógł coś tam mieć. Może to aparat słuchowy? W końcu słuch już nie ten co dawniej. Choć niektórzy uważają, że niezaprzeczalnie słucha jakiegoś głosu i niekoniecznie są to słowa jego przeciwnika. To wszystko, co mieliśmy okazję obserwować, może być jednak dużo poważniejszym zjawiskiem. Nie powoduje to tylko zamętu, nie jest jedynie powodem do dowcipów, ale także bodźcem dla niepokoju. Nawet media tradycyjnie przychylne prezydentowi, takie jak CNN, nie są już w stanie ignorować narastających wątpliwości co do jego zdolności do sprawowania urzędu. There is no two ways about it. That was not a good debate for Joe Biden. Ben? That was painful. I love Joe Biden. I work for Joe Biden. He didn't do well at all. He did not do well at all. And he looked... Yeah, you know, I'll give you the analysis. You know, you kind of have the old man versus the con man. I can walk you through how I'm supposed to see it and say it, but I just want to speak from my heart. I love that guy. That's a good man. He loves his country. He's doing the best that he can. But he had a test to meet tonight to restore confidence of the country and of the base, and he failed to do that. And I think there's a lot of people who are going to want to see him consider taking a different course now. We're still far from our convention, and there is time for this party to figure out a different way forward if he will allow us to do that. But that was not what we needed from Joe Biden, and it's personally painful for a lot of people. It's not just panic, it's pain of what we saw tonight. Możemy czuć współczucie, jednak na nie jest już zdecydowanie za późno. Nawet jeśli prywatnie jest to człowiek dobry, lubiany, to nie są to cechy, które wystarczają, by mógł on sprawować władzę. Problem ten ma wymiar globalny. Jako przywódca najpotężniejszego państwa świata, prezydent USA musi być w pełni zdolny do podejmowania kluczowych decyzji w sprawach krajowych i międzynarodowych. Jakiekolwiek wątpliwości co do jego zdolności poznawczych mogą mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa światowego. Wieloletnie próby marginalizowania tej kwestii przez otoczenie prezydenta i niektóre media tylko pogłębiają kryzys zaufania. Brak transparentności w sprawie stanu zdrowia Bidena podsyca spekulacje i budzi coraz większy niepokój wśród Amerykanów i obserwatorów na całym świecie. Ci już nie tylko żartują. Oni także czują przerażenie. Temu nie można dłużej zaprzeczać i jego wspólnicy zdają sobie z tego sprawę. And there is a conversation happening inside Biden's circle and certainly a much more frank conversation happening inside the Democratic coalition. And I think there will be stories of a
lot of concern about the performance tonight. And I think what... When you say conversations happening, what do you mean? I think people are talking. I think the conversations range from whether he should be in this race tomorrow morning to what was wrong with him. I mean, he has a cold. Czy więc obserwujemy właśnie upadek tego człowieka? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!